million stones of the darkest dungeon. Cześć, witajcie bardzo serdecznie w Darkest Dungeon, który właściwie no jakby chce nam dopiec z każdej możliwej strony, ponieważ ta gra jest niezwykle trudną grą, ale też z drugiej strony bardzo ciekawą, ponieważ naprawdę wciąga. Co to za gra? Może tak kilka słów ogólnie dla tych, którzy w ogóle nie znają. Jest to gra turowa, RPG utrzymana w klimacie mrocznego fantasy, także jeżeli ktoś lubi właśnie takie bardziej mroczniejsze klimaty, to myślę, że się ta gra będzie podobać. Rozgrywa się ona w ponurym świecie inspirowanym powieściami gotyckimi i twórczością pana Lovecrafta, także jest to dość nawet ciekawe. A kampanie toczą się głównie w ruinach starej posiadłości oraz znajdujących się pod nią olbrzymim systemem lochów, także no, będziemy eksplorować różne podziemia. Podczas przygód odkrywamy przeszłość całego rodu oraz prawdę o plugastwie, którego członkowie sprowadzili na ten świat. Do dyspozycji mamy bohaterów, którzy znajdują się właśnie po naszej prawej stronie. Ja tą grę już ogólnie rozpoczęłam, także stwierdziłam, że nie ma sensu zaczynać od samego początku. Będę wam wyjaśniać w trakcie, o co chodzi. Generalnie mamy czterech bohaterów, których wysyłamy na wyprawę. I podczas tych wypraw właśnie walczymy z wrogami, walczymy z pułapkami i różnymi w ogóle przeszkodami, także staramy się ogólnie przetrwać te walki, staramy się dojść do końca danych misji. Najgorszą rzeczą w tej grze jest poziom stresu. Poziom stresu jest zaznaczony na taki biały tutaj pasek, można by tak powiedzieć. Jeżeli ten poziom stresu dochodzi do samego końca, to wtedy naszych bohaterów nękają różne rzeczy. Są nakładane efekty, one mogą być negatywne, mogą być pozytywne. Oczywiście, tak jak mówię, ta gra no, lubi nas, że tak powiem, wkurzać i nas nie lubi, więc w większości są to negatywne efekty. I te efekty są różne. Może być to beznadziejność, może być to irracjonalność, paranoja. I te efekty wpływają podczas naszych, że tak powiem, bitew. Ponieważ będziemy się tutaj bić. Oczywiście te efekty można niwelować, można leczyć. Do tego służy właśnie opactwo, czy właśnie wysyłamy naszych bohaterów do oberży. I ci bohaterowie, oni zostają tam aż do kolejnej, tak jakby, bitwy. I w tym czasie się leczą. Z kolei choroby lub negatywne nawyki, jak na przykład tutaj mam mojego kochanego krzyżowca, można leczyć. I każdy z tych nawyków ma albo dobre strony, albo negatywne strony. W przypadku tutaj, nie będę tutaj oczywiście każdej postaci pokazywać, bo tych postaci jest multum, ale na przykład mój krzyżowiec tutaj może się odstresowywać tylko i wyłącznie dzięki modlitwie, a modlitwie w opactwie. Teraz to jest oczywiście zajęte, ale tego pana musiałabym wysłać tutaj do krużganku, żeby się wyleczył. Więc na tę bitwę tutaj raczej go nie będę brała w tym momencie. I teraz tak, tutaj mamy właśnie zadania. Różnego rodzaju zadania, różnego rodzaju lochy czy miejsca, do których się musimy udać. No i za każdy oczywiście zadanie dostajemy różnego rodzaju nagrody. Dostajemy materiały, ja bym to nazwała materiały, które są nam potrzebne do rozbudowy właśnie budynków i osady. To są dość nawet, że tak powiem, istotne. Więc teraz tak, tutaj jest miejsce, w którym wybieramy sobie naszą drużynę. Jako że moi główni żołnierze, no, nazwijmy ich żołnierzami, sobie odpoczywają, to musimy wybrać inne postaci. Ja sobie tutaj wybiorę w tym momencie właśnie tą panią naszą, Styl. Każda postać oczywiście też ma swoje miejsce, najlepszą pozycję, w której najlepiej możemy umiejętności jej wykorzystać. W jej przypadku najlepszą pozycją jest pierwsza pozycja i trochę druga nawet.
Weźmiemy sobie też chyba Emory, to jest zwiadowca hiena cmentarna, ponieważ nie mam za dużego wyboru w tym momencie. No, lekarza tutaj muszę wziąć na siłę, ale on nie ma aż takiego dużego poziomu stresu, więc powinniśmy dać radę. Może dostanie jakiś pozytywny, że tak powiem, nawyk, oby. Więc tak, hiena cmentarna idzie do tyłu. Czwarta i trzecia pozycja, więc sobie ją tutaj ustawimy i potrzebujemy też... No, weźmiemy sobie Dismasa, drugą i trzecią, więc myślę, że w taki sposób możemy się wybrać. Oczywiście wykonując wyprawy, wybierając się do lochów i innych miejsc, dostajemy różnego rodzaju nagrody w postaci właśnie błyskotek, które dodają nam do statystyk, bo oczywiście każda postać ma swoją statystykę. Ja nie mam tego za wiele. Czy tak jak mówię, to jest początek w ogóle gry. Grę zaczynam chyba po raz trzeci, ponieważ to jest naprawdę trudno, bo jak nam zaczynają padać kompanii, no to zaczyna się robić krucho. Dobra, ale co tutaj mam? Oczywiście też każda błyskotka może być przypisana tylko do konkretnej klasy postaci. Niektóre błyskotki są... mogą używać wszyscy. Krwawy talizman. Tutaj mamy 30% odporności na krwawienie. Dobra, ale na razie zaczniemy sobie tak. Więc kompletowaliśmy tutaj naszą drużynę. Teraz trzeba wybrać jakieś zadanie. Ja zaczynam od tych zadań, które mają, które są krótkie, jak na początek. Nie ma co się zapędzać w jakieś średnie i inne rzeczy. Tutaj są średnie, więc to sobie na razie odpuszczę. I wybierzemy sobie zadania jakieś krótkie. To już obojętne jest, bo to są wszystkie trzy krótkie. Wszystkie te mamy ukończyć 100% bite w salach. 100%. No dobra. W sumie w tym momencie to jest obojętne, to co weźmiemy. Teraz przechodzimy do działu zapasów. Będzie nam potrzebna pochodnia. Pokażę dlaczego. I dużo jedzenka. Zdecydowanie dużo jedzenia, bo to... Jedzenie oczywiście nam jest potrzebne do healowania. Bandaże na krwawienie. Łopatę jedną mamy. Ale za drugą, bo nigdy nie wiadomo. Kluczyk. Kluczyka na razie nie będzie potrzebować. Dobra, na razie tutaj mamy taki ekwipunek i możemy wyruszyć. Zobaczymy, trzeba zawężmy. Kluczyk może jeden? Dobra, wyruszymy. Ale zasada jest prosta. Wybieramy sobie kompanów do walki. Idziemy właśnie do miejsca. I walczymy z przeciwnikami, także no zasada jest taka. Dobra, tutaj mamy mapkę i my się poruszamy właśnie między tymi mapkami. I musimy wykonać chyba wszystkie cztery, więc ja sobie pójdę chyba w dół, później teraz jakby to tu zrobić. Być tak chyba. Chyba tak zrobimy. Dobra, idziemy teraz tutaj. To miejsce. Przesuwamy się normalnie strzałką do przodu. I idziemy do przodu. Na razie jest okej. Okay. Dobra, przechodzimy dalej. Nie było niczego. Dobra, jesteśmy tutaj, więc idziemy na dół. Będziemy musieli cofnąć się, da się dlatego. To jest poziom pochodni. Dostaliśmy właśnie pułapkę. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Pułapkę? Ponieważ nie mam zwiadu. Jakbym miała zwiad, to bym te widziała te pułapki, mogłabym je rozbroić, no ale niestety. Teraz mam coś takiego jak krwawienie, czyli dostaję 4 obrażeń na rundę i te bandaże właśnie zamują mi to krwawienie, więc no, zawsze przydatne. Jest mapa. Dostaliśmy zwiad. W tym momencie widzimy, gdzie są pułapki i gdzie są jakieś obiekty. Super. Więc jak będziemy szli odtąd dotąd, to będziemy mieć na samym początku pułapkę, którą może będziemy mogli rozbroić. To też nie jest powiedziane. Dobra. Czyli nic tu nie ma, tak? O, świetnie.
to się musimy teraz wrócić. Tutaj mamy pochodnie, mamy światło, które nam się jakby no kończy. I tutaj nam pokazuje właśnie ile do stresu, ile do celności obrony przed potworami. Mamy jeszcze do łupów i do potwory. Potwory na was jeszcze w tym momencie nie będą zaskakiwać. Bo jak będziemy mieć zaskoczenie od potworów, to też nam statystyki to zmniejszy. Dobra, idziemy teraz tutaj. I teraz widzicie, mamy pułapkę i ta pułapka, ona tutaj leży, możemy ją rozbroić. Ja sobie zaznaczę tutaj tę panią. Udało się nam ją rozbroić, ponieważ ją widzieliśmy. Chociaż też to nie jest powiedziane ogólnie. Mamy obiekt, w którym znajdziemy sobie pochodnie i która nam się przyda. Te pochodnie, one do światła tutaj nam są potrzebne. Skarby i inne takie, które są są wszystkie materiały, które nam są potrzebne w osadzie. Gdzie te bitwy? Nie ma tu w ogóle bitew. Dobra, idziemy do góry. Znowu obiekt. Cyk. I dostaliśmy jedzonko. Super. Ta pani tutaj, nasza healer, już jej, że tak powiem, brakuje 3 punktów do 100. By dostała jakąś udrękę, znając życie. No ale zobaczymy, zobaczymy. Idziemy dalej. Te lochy inne takie. Trudne podróże wywołały u członków twojej drużyny ogromny głód, więc mamy opcję. Zjedz 4 sztuki prowiantu, aby uzyskać 5% zdrowia. A jak nic nie zrobimy, to otrzymamy 20% punktów obrażeń oraz obrażenia od stresu, więc lepiej zjedz coś. Najlepiej. Tak, coś ty... O! No i to jest nasza pierwsza bitwa, więc zaczynamy. Zaczynam. Jako, że ja tą mam tutaj z hieną cmentarną gram po raz pierwszy, więc sobie na razie popatrzę, jakie tutaj oni mają umiejętności. Każda umiejętność też tutaj pokazuje nam, z której pozycji ją możemy użyć i w której pozycji przeciwników ona ją dotyczy. Jeżeli chodzi o nawalnicę sztyletów, to ona będzie tutaj tych dwóch atakować. Każdy oczywiście, każda bestia, oni mają swoje własne statystyki. Widać, sobie użyjemy to i zaznaczy nam tych dwóch. Staniemy tych dwóch. Niezłe obrażenie. Dostali osłabienie, minus 20% pełności na krwawienie. Super. Więc jeżeli ktoś tutaj ma, a ma ten, tutaj nasz pan oprych. Co oprych, nie? Jak mi się wydaje. Dobra, to mamy to, więc możemy zadać tutaj obrażenia. Jeśli się pozbędziemy, tym lepiej w sumie. To są truchła. Truchła nam blokują przejścia. I ich też się najlepiej pozbyć. To jest tak, oprych. On ma tutaj opcję do krwawienia, ale mogę użyć tylko na pierwszą i na drugą postać, albo na 3 tutaj. Ja tam lubię obszarowe. Bębny zagłady, oj. Dostaliśmy do stresu dostaliśmy obrażenia przede wszystkim. Dobra, co my tu mamy? Możemy ogłuszyć, ale jeżeli ogłuszymy tutaj przeciwnika, to dostaniemy minus 20% do obrony i minus 15% do uników. Albo możemy też siebie wzmocnić, lub możemy nałożyć krwawienie. Ale też osłabimy siebie tym czasem, więc ja sobie tutaj wolę użyć normalny atak i pozbyć się potworów. Zanim te potwory pozbędą się mnie. Okej. Okay. Tutaj mamy. Tutaj możemy nałożyć zarazę. I jak nałożymy zarazę, będą dostawać obrażenia. Ale ten pan ma odporność na zarazę. Ale tylko 40%, więc w sumie to nie jest dużo 40%. O. W tym momencie stres naszego healera właśnie wzrosła. I dostała ona udrękę samolubność, więc co się z tym wiąże?
jeszcze oznaczono. Więc ona na przykład może teraz tylko siebie leczyć, na przykład, bo tak zdecyduje. Wiecie, samolubnością różnie bywa, wiecie jak to. Jak to jest. Dobra, myślę, że tutaj nie będziemy jakoś specjalnie się cackać z nimi. Dobra, ja teraz mogę uleczyć, ale w sumie nie muszę, bo oni mają wszystko. Więc sobie użyjemy umiejętności wyrok, atakujemy tego pana i jednocześnie się możemy uleczyć. Albo i nie. No dobra. Doskok. Co, ona doskoczy, czy on doskoczy? Jest pytanie. Tak, ona doskoczy do przodu. Okej. Okay. Dostaliśmy chorobę. Super. Tężec. O, minus 5 do celności, minus 5% do krytyka. No to słabo. A ja mam w ogóle na choroby coś? Nie, nie wzięłam sobie nic na choroby. Ale dobra, ogarnęliśmy. Jakoś. This expedition at least promises success. Dobra, teraz tą panią możemy przesunąć z powrotem na swoje miejsce. Wszystko zostało zjedzone. Jak pewnie zauważyliście, tam możemy ogólnie przedmioty wkładać. I one nam na pewno pomagają. Dobra, teraz musimy się wrócić do... Właśnie tak jak teraz wyszło. Dobra, idziemy dalej. Idziemy w tę stronę. Tutaj czeka nas bitwa. Czeka nas bitwa, ale chyba nas nie powinni zaskoczyć. Nie. Ja to ich nie lubię. Mają różne choroby i inne takie. Dobra. Atakuję normalnie. Bo nie, właśnie. Panowie tutaj stosują uniki, co mnie trochę wkurza. Dobra. Zarazem, 20%, więc powinno się udać. Dobra, dostała zaraz, została minus 20% na odporność do zaraz, czyli w tym momencie ma 0%. Ogłuszenie. Też dostałam zarazę, ale ta pani chyba ma... Właśnie dlatego nie robię tych pająków. Confidence surges as the enemy crumbles. A na szczęście słabi są. Dobra, ja tutaj mogę użyć albo leczenie drużynowe. A nie wiem, czy w tym momencie leczenie drużynowe coś mi jest potrzebne. Sobie ją uleczymy tutaj. Co nie te krytyki walą? Podoba mi się to. Dobra, czy ta pani miała leczenie zarazy? Nie. Czy to, że ktoś miał uleczyć zarazę, czy coś takiego? Albo mi się wydaje. Zrobimy tak i wzmocnimy siebie, czyli mamy tak. Spodziewał uniku pająku. The wounds of war can be healed, but never hidden. Hej, bycie. Na razie nam dobrze idą te bitwy, Jedziemy dalej. O, kolejna pochodnia. Oni teraz dostają obrażenia, bo mają zarazy. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Czy się ta zaraza nie trwa jakoś specjalnie długo? Tutaj. Taka śmierdząca.
wiem, żeby poszukać też w internecie, jakie przedmioty ogólnie do jakich rzeczy możemy dodać, ale chyba wydaje mi się, że do beczki bim. Podać alkohol, czy coś ten deseń. Staliśmy jedzonko, super. W ogóle mam tyle jedzenia, a wydaje mi się, że nie potrzeba, ale dobra, zużyjemy. A nieba już jest pełna, tak? Lepiej mieć pełne życie niż nie mieć. A pułapka? Nie było jej na ziemi, niestety. Dobra, idziemy dalej. Panowie, jak panowie stoją z krwawieniem? 20%. Co powinno być tak? A na zarazę? 20%. Ale... O, krytyk, no. Najmniej. I dostaliśmy plus 5 do celności. Z bardzo fajną opcją. A, aha, na siebie mogę zaraz uleczyć, dobra. Się odzywa jej udręka, samolubność, i ona właśnie wpływa też na innych. Została wybrana. Idzie do przodu i nie mam pani ogrzyba, ale spoko. Co oni mają z tymi krytykami, no? Okej, okay, dobra, stres jest pełny. Uwaga, pani, co dostanie? Postel, co dostaniesz? Masochizm, super. Co, teraz się samo zaatakujesz? Nie, dobra. Oni tak mają właśnie. Dobra, ten pan tutaj osobie nieco minus 20% odporności na krwawienie i minus 1 do szybkości, więc ten pan zadamy, on dostanie dwa krwawienia. Tak jest. I on ma teraz 0% do krwawienia. Co dobrze. W sumie ona może cały czas z tyłu stać w takiej konfiguracji, nawet spoko. Pierwszych trzech dosięgnę. Pięcie. A, no idealnie, bo ona się przesunęła do przodu, a ją odepchnęła. No, super. Dziękuję. Their formation is broken. Maintain the offensive. Okej, okay. I ta bitwa też została wygrana. As victories mount, so too will resistance. Ja się tutaj wyhiluję. I tak te przedmioty, jak wrócimy do miasta, to wszystkie te przedmioty je stracimy. Lepiej tego użyć niż nie. Przedstawić. Dobra, ostatnia bitwa. Czy to jest jakaś bitwa? Nie bitwa. Że kluczyk wzięłam. Gdzie tą skrzynkę z tyłu? Znużenie. Co za choroba? Minus 25% na cnotę? Dobra, ten tutaj świadek, ok. Obsesja płcie czystości i nie będę mogła brać udziału w modlitwie. Co za pech. Ale dobra, zacznijmy. Dismas to taki ostatnio waleczny się zrobił. Zwyczajnie bardzo mało obrażeń zadaje, a tu jednak. Krytyk. Nice. Nice. Okej. Możemy ogłuszyć. Dodaje nam plus 5 do pochodni. Tej tutaj też jest istotne. Nawet podczas walki ta pochodnia. Ale w sumie możemy zaatakować. No. Oni mają do uniku. Zero. To w sumie. Są słabi, więc. Więc jeszcze okej. Okay. A te pająki jest dobre.
unikliśmy ataku. Szybnie to. Dobra, co my tu? Możemy ich ogłuszyć, ale nie wiem, czy jest sens. Tu możemy zdjąć krwawienie. I siebie wzmocnić jednocześnie. Plus 20% do obrony, plus 5 do celności. Tutaj, a nie, w sumie wyleczymy ją, bo ona jako taką ma mało życia. Potrzeba mi jakiegoś artefaktu dla niej, żeby miała więcej leczenia, tak jakby, bo ona teraz bardzo małe, śladowej ilości po prostu leczy. Co jest trochę takie mało fajne. Unik wszyscy, no. Nice. Dawno mi tak dobrze postaci nie walczyły, więc... Jakaś jest nadzieja, żeby jednak iść do przodu w tej grze, bo naprawdę. Dobra. Zrobimy atak. Oj, tego pana jeszcze. A dobić. Ale ja teraz myślałam, że to mnie dawało, córka. Dobra. Gin! Będzie. To jest śmiedzonko też. Dam tu skrzyneczkę, chcę otworzyć skrzyneczkę. Jestem ciekawa, co tam jest. Mam kluczyk, chcę kluczyk. Ryta komora. Spoko. Dobra, i teraz możemy wrócić. Tutaj mamy misję ukończona, klikamy, wracamy. Wracamy do miasta. Obyło się bez śmierci i innych takich. Tutaj mamy podsumowanie naszych bitew, kasa i pamiątki. To, co nam jest potrzebne do rozwinięcia naszej osady. I tutaj od razu mówię, ja nie jestem w ogóle ekspertem w tę grę. Strasznie gram na wyczucie w tym momencie. Nowy poziom woli. Każda wykonana misja da bohaterom... punkty doświadczenia woli. Punkty doświadczenia woli określa z kolei poziom woli bohatera. Poziom woli określa doświadczenie bojowe bohatera i działa bezpośrednio jako odporność na stres wywołany przez bestie kryjące się w lochach. Bohater o niskim poziomie woli podejmujący się misji na wyższy poziom szybko i nieubłaganie ugnie się pod ciężarem niewyobrażalnego stresu. No właśnie, ten stres. Więc tutaj Dismas dostał drugi poziom woli. Źle, nieźle. I teraz tak, dostaliśmy tutaj kompulsywność, czyli tak jakby negatywny to jakby czynność. Ma nieodparną potrzebę wykonania konkretnej czynności. Okej. Okay. I odkrycia knieje. Minus 20% do obrażeń od stresu wyknieje. Czyli tego pana na przykład możemy wysłać do kniei. Bardzo spoko. I tu Emory dostanie. Świadek. A, czyli ona nie może brać udziału w modlitwie, okej. Okay. Słaby refleks, minus 1 do szybkości i minus 100% do konsumpcji prowadzącej się poziom sobie powyżej 50%. To jest na przykład... dobra rzecz. Albo niedobra rzecz? Czemu to jest jako białe? Teraz tutaj ogarnę rozrzut. Aha, minus obrażeń biegłości walki dystansowej. No to tak trochę średnio, ale... Dobra, teraz wracamy do osady, musimy ogarnąć właśnie tych naszych bohaterów. W międzyczasie popatrzymy na tych innych. Okej. Dajcie znać, oczywiście, nie wiem, jakieś rady, cokolwiek przyjmuję naprawdę, bo ja jestem tak zielona w tej grze, ale ona mnie tak ciekawi. Czy chcecie ją zobaczyć, nie wiem, w odcinkach, czy może na streamach? Piszcie, komentujcie. Także trzymajcie się, cześć i do następnego.